Hej, cześć, dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jest kawka, jest pan Marcin, jest samochód, a to może oznaczać tylko jedno. Q&A, kolejna część. Zapraszamy. Pogawędki przy kości. Przy kawie, tak. Przy kawie, przy kawie. Słuchajcie, bardzo dziękuję za pytania. Seria, pogawędki przy kawie. Pogawędki przy kawie. Moskito, powinniśmy tak to nazwać w sumie. Zadaliście pytania, za które bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Za każdym razem, jak wstawiam okienko, to się zastanawiam, czy ktoś w ogóle będzie chciał zadać jakiekolwiek pytanie. I okazało się, że kilka z was chciało i zmądrzyłam się tym razem, bo jeszcze zapytałam na YouTubie, bo wiem, że nie wszyscy mają Instagrama, więc napisałam, zrobiłam post na YouTubie i zapytałam się, czy ktoś ma pytania i pytania również były. Tylko, że tam są bardziej rozbudowane, więc nie wiem, chcesz zacząć od takich trudniejszych, czy od łatwiejszych? Obojętnie. To łyczek kawy. I zapraszamy, moi drodzy, Q&A, kolejna część z panem Marcinem. Żeby się tak wiesz rozkręcić. Dobrze, to od tych łatwiejszych zaczniemy. Kolejna część z panem Marcinem. Zapraszamy, zróbcie sobie kawkę, herbatkę, miłego oglądania, bawcie się dobrze. I wy w sumie zdecydowaliście, że chcecie Q&A z Marcinem. Nie chcieli ze mną, chcieli z tobą. Większość chciała z tobą. Zaczynamy od łatwiejszych. Jakie są wasze top 3 książki życia, poza poradnikami i tak dalej? Nie wiem, co powiesz, lalka? Tak, lalka to jest, wiesz, tak. To masz rację. No. Lalka, Steve Jobs. Poza poradnikami, to w sumie jest biografia. To jest biografia. Mhm. I... Wybieram takie pytania. I tu się zastanawiam. Możesz dać 4, jeśli nie jesteś pewien. Bogaty, biedny ojciec. Poza poradnikami. To nie jest w sumie taki stricte poradnik. Aha, no dobra. To jest poradnik? No nie, nie jest poradnik. To tak, dodaj taki dodatek. Dodaj taki dodatek. Że to będzie jako numer 4. No nie, bo... Lalka, nie chcę Steve politycznych Jobs. Książek dawać tutaj, bo tak wiesz. No dobra, lalka, Steve Jobs. I bogaty, biedny ojciec. Bogaty, biedny ojciec. I jeszcze mogę dorzucić... Nie wiem, czy Netflix bardziej, czy Nike. Chyba jednak Nike. Nike? Aż tak dobra? Po raz kolejny o niej mówisz? Mhm. Serio, muszę po nią sięgnąć. No, ale Netflix oczywiście... Poczekaj, jaki to był polski tytuł? Kurczę, powiedzieliście poza poradnikami, a mi poradnik jeden przyszedł do głowy. Ale wam powiem, wyloguj swój mózg, bardzo dobry. A jaki chcesz? Co? Trzeci? Czekaj, nie. Jaki był ten? Jaki był... To ty pomyśl, a ja powiem. Tytuł angielski, znaczy polski, jaki był tego. Netflixa? Nie Netflixa, tylko tej Nike. Sztuka zwycięstwa. Sztuka zwycięstwa, właśnie. Proszę bardzo. Dobrze. A moje 3? Harry Potter, moi drodzy, oczywiście. Jakby mogło być inaczej. Numer 2, jeśli to nie mają być poradniki, to raczej będę nudna. Wiesz, nie wiesz? Nie wiesz. Nie wiesz. Już będzie. Romeo i Julia. Szekspira bardzo lubię, dlatego byliśmy w Weronie. Uwielbiam. I numer 3, jeśli to nie ma być poradnik, a ma być jakaś zwykła książka, to... Nie mam pojęcia. Zastanawiam się teraz. Same poradniki czytasz? No, ale poradniki najbardziej mi tak wchodzą w głowę, wiesz? Dam poradnik. Jak macie do poradnik, Nowy to dam car. Poradnik. Nie, wyloguj swój mózg, słuchajcie. To jest książka, nie, którą dałem powinien... 4. Przeczytać każdy. Zaliczyłaś bogaty, biedny ojciec do poradnika. Zaliczyłam. A jako 4? To się zastanawiam, co mi ostatnio tak... Ale to mają być książki życia, to ja nie mogę podać, co ostatnio mi się spodobało. Harry Potter, Romeo i Julia. I wyloguj swój mózg. Dziękuję, pozdrawiam. W kolejności u mnie to by było lalka, bogaty, biedny ojciec. I dopiero... Później Steve Jobs i Nike. Jakie jest wasze popisowe danie i deser? W sensie każdy z was pewnie ma inne. Moje popisowe danie to, słuchajcie, jest lasagna. Robię zamkniętymi oczami w 25 minut. A deser to... Nie jestem dobra w desery. Jakieś babeczki pewnie bym zrobiła. Jak już miało być. Próbowałam, nie, ale... Nie, twój deser... Ale co byś powiedział? Jakiś, wiesz...
Kinder Bueno, Kinder Country, te Kinder Country. O, właśnie, w sumie masz rację. Dobra, tego, niech będzie. Co ty ostatnio zrobiłeś? To sernik zrobiłaś ostatnio. Kurczę, to było sernik super. Sernik nowojorski? No. Z Thermomixa? Tak, no super, to było fajnie, no, z Thermomixa. No. Ale to Kinder jabłecznik, Country wtedy, co zrobiłaś. Ale Kinder Country w sumie może... No ten dobra, jabłe... niech będzie. Nie, ja wiem, chlebek bananowy. Chlebek bananowy? Serio? Chlebek bananowy. Słuchajcie, ale w sumie to najbardziej oddaje mnie. Lasagna i chlebek bananowy. A ty? Popisowe danie i deser? Moje popisowe danie? Mhm. No to schabowy z ziemniakami i zasmażaną kapustą. O Jezu, tak! Mów mi jeszcze! O tak! Uwielbiam! To jest moje popisowe deser? Danie. A deser? Naleśniki. Naleśniki w sumie. Dobre, podoba mi się. Twoje naleśniki to są już takie American pancakes, naprawdę, bardzo dobre. Zdarzało się, że jakieś ciasto tam... Kiedyś ci torta zrobiłem dobrego, ale to dawno temu. A ja też ci zrobiłam kiedyś torta dobrego. No. Ferrerusze? Ale tak się męczyłam chyba ze 4 godziny, już nigdy więcej. No pewnie przyjdzie mi kiedyś ochota. Co ciebie w tobie denerwuje? Pytanie do obojga. Co ciebie w tobie denerwuje? W sensie mnie ciebie, we mnie? Co ciebie w tobie denerwuje? Co ciebie w tobie denerwuje? No ciebie w tobie, czyli... Czyli ciebie w tobie i mnie w tobie. Co mnie w tobie? Mnie denerwuje to, że zawsze mam takie wrażenie, że mogłabym zrobić więcej i robię za mało. To mnie najbardziej denerwuje. I to mnie wkurza. Że mogłabym jeszcze więcej. Jak na przykład, nie spojrzała w telefon, nie spojrzała, nie scrollowała czegoś tam i wtedy się wkurzam na siebie, odkładam ten telefon do innego pokoju i idę robić. To mnie najbardziej wkurza. A ciebie? Co w tobie najbardziej wkurza? Nie muszę to samo. No? Też, ale... Bądź szczery z nami to, tutaj. To, że nigdy coś nie jest wystarczająco dobrze zrobione. O, komuś się perfekcjonizm włączył. I co jeszcze? I to, akurat że, to mnie dziwi, że ty to mówisz. I to, że mi schodzi czasami zbyt długo z niektórymi rzeczami, ale to mi schodzi właśnie dlatego, że... Że chcę, żeby było perfekcyjnie zrobione. Żeby było jak najlepiej, że to zrobione. No, jedno wynika z drugiego. Rady dla początkującego w związku z biegiem czasu z waszej perspektywy. Tak troszeczkę od początku. Rady dla początkującego w związku z biegiem czasu z waszej perspektywy. My nie jesteśmy kompromis. Kompetentni w tej dziedzinie. Kompromis. Zawsze kompromis. Nie, raczej dotarcie zawsze, się. Zawsze. Raczej dotarcie się, wysłuchanie i zrozumienie perspektywy drugiego człowieka. Tak, no czyli wiesz... To bym powiedziała, że to jest ważne, żeby się postawić... O, szacunek. Żeby się postawić w skórze tej drugiej osoby i pomyśleć, dlaczego ona myśli w ten sposób i dlaczego jej to nie pasuje. Może rzeczywiście coś w tym jest. Ja bym to poradziła. No ale jak wejdziesz w skórę tej drugiej, wejdziesz, nie wejdziesz, ale jakby, wiesz, wyobrazisz sobie, tak, dlaczego, przemyślisz i tak dalej, i wciąż nie widzisz sensu w tym, co tam... No to możesz wytłumaczyć, dlaczego nie widzisz, ale niektórzy ludzie są tacy, że no nie da się przetłumaczyć im, że nie mają racji, że niektórzy są tacy, nawet jak nie mają racji. Jeśli powiedziałem dobre argumenty, to myślę, że da radę. Nie mówię o sobie, ale jeśli dobre argumenty dasz, to da radę. Dobra. Ale nie, my nie jesteśmy kompetentni w tej dziedzinie. Trzeba się dotrzeć i czasami może tak machnąć na niektóre rzeczy ręką i nie do końca. Zawsze trzeba. Jasne, trzeba wymagać od tej drugiej osoby troszkę. Żeby nie było zwadki. Jasne, że tak, ale właśnie zależy, o co się kłócimy, czy o ważne rzeczy, czy o pierdoły. To jest takie. Jakie były wasze początki? Od razu wielka miłość, czy stopniowe zakochiwanie się i docieranie? To jest ciekawe pytanie. Nie wiem, odpowiedź. Dlaczego ja pierwszy muszę odpowiadać? Ja bym powiedziała, że trochę tego i trochę tego. Bo my się w sumie dotarliśmy tak po kilku latach dopiero, bo na początku mieszkaliśmy u moich rodziców. Nie wiem, dlaczego chciałam być u mojej mamy. Ale jakby nie było od początku jakiejś tam wielkiej miłości, to raczej tak byśmy ze sobą nie byli. By chyba nie zabiegali względy tej drugiej osoby, nie? No, dokładnie, a niektórzy by nie byli bardzo zazdrośni. Także, a docieranie się, wiadomo, to też przyszło.
i musiało przyjść. Tak, no to wiesz, no to zawsze. I to jest najgorszy zawsze, etap. Zawsze tak, jak się samemu na nas wyprowadza się od rodziców, to wtedy jest dopiero prawdziwe życie się zaczyna. No. Prawdziwe dotarcie, bo tak. To... No i pierwsze 2 lata mogą być ciężkie, ale potem już jest lepiej, słuchajcie. Gdzie byś chciał spędzić wymarzone wakacje? To chyba pytanie do ciebie. Ja chciał? No. Chciał spędzić wymarzone wakacje. No, kilka miejsc. No to daj takie top 2, top 3. Top 2, no chciałbym, o. Wymarzone, takie no, wiesz. Wymarzone, no. Chciałbym przejechać przez całe Stany ze wschodu na zachód. Albo na odwrót. Tutaj akurat to. Mamy to samo, no. I chciałbym spędzić tak 2 tygodnie w jakiejś winnicy we Włoszech. Bardzo mi się i tak podoba. Po prostu tak nic nie robić, tylko sobie po prostu tak zwolnić i być, tak po być prostu sobie. Być, no, nie? Też nie wiem, czy bym podoba. Potrafił. Po dniu już by cię zaczęło nosić. No, czy wiesz, zaraz telefon, komputer, coś bym musiał zacząć, wiesz, to sprawdzać. Chciał zrobić tak, jak Steve chciał zrobić Kim. Zabrać ci przed wyjazdem i sorry, Gregory, nie ma. Wasz ulubiony film. Moment. Wasz ulubiony film. 3, 2, 1. Nietykalni. Nie, no właśnie. Ty, no właśnie. Ty to... Staraliśmy się. Nietykalni. Bardzo polecamy, ale tylko francuską wersję, nie amerykańską. Francuską z 2009. Za jakie grzechy, dobry Boże. To też było dobre. Za jakie grzechy, dobry Boże. To też jeden się z moich ulubionych filmów. Ile mieliście lat, kiedy się poznaliście? Ja miałam chyba 14, ty miałeś 15? Jak się poznaliśmy. Wasze motto życiowe. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Jak nie jesteśmy pewni, czy chcemy coś zrobić, to mówimy sobie, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana i idziemy w to. No. Zazwyczaj tak jest. No. Jeszcze jakieś? Myślę, że to jest takie przede wszystkim. Usłyszeliśmy to kiedyś od jednej bardzo ważnej dla nas osoby. Albo jak nie drzwiami, to oknem. Albo jak nie drzwiami, to oknem. W sumie masz rację. To no, ale mocno życiowe, znaczy życiowe, no nie, no to jest bardziej. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Czy braliście kiedyś jakieś odżywki białkowe? Był taki epizod, że przez jakiś czas. Tak, to tak dosyć długo, tam 2-3 lata takie były, że tak regularnie, wiesz, jakieś szejki i tak dalej. Czy myśleliście kiedyś o założeniu jakiejś swojej firmie z waszymi produktami? Z naszymi produktami. My nic nie tworzymy. Znaczy ja mam coś w głowie cały czas, ale nie będę głośno o tym mówił. Tylko coś w głowie mam. Czyli myślisz? Myślałeś? Wspominałem ci o tym. No ja wiem. Czyli myśleliśmy, moi drodzy. Wolicie ubierać się wygodnie i sportowo, czy elegancko? Zależy od okazji. Zależy od dnia, od humoru, od nastroju. Ja lubię galowe dresy. Galowe dresy. Można. A u mnie to naprawdę zależy od okazji, chociaż przez ostatni rok, 2 lata bardziej gustuję w dresach i kiedyś za bardzo nie wychodziłam w dresach na zakupy i tak dalej, a teraz mi się pozmieniało. Ale to też może kwestia tego, że znalazłam swoje idealne dresy. I od tego momentu naprawdę nie są za krótkie, są przyjemne, są wygodne, nie kulkują się, więc... Poszłam troszeczkę bardziej w tę stronę, ale lubię też na elegancko czasami pochodzić. Też fajnie. Wolicie góry czy morze? Ja wolę morze. Ja wolę góry. Ja wolę góry. Czyli Hiszpania jest dla nas idealna, Barcelona jest dla nas idealna. Barcelona jest idealna. To się zgadza. Plany podróżnicze na najbliższy czas. Polska. Zgadzisz się? Tak. Czy masz inne plany? Nie. Co za nie, ja mam Francję, Holandię. O, w sumie tak. Tak. Holandia w sumie. Holandia. Ale spoilujesz. Co zaintrygowało was w sobie na początku poznania się? Twój rower. A ty, ja wiedziałem, że ty to blachara jednak jesteś. O, ja to wytnę. Dobra. Nie, ale tak na poważnie. Co zaintrygowało was sobie na początku poznania się? Ta Magda taka była taka... Nadal jest, ale
trochę mniej niż kiedyś, taka zadziorna. Z pazurem. No, taka zadziorna byłaś, no. Jakbyś tam miał brata taka... starszego o 5 lat, to też byś był taki, wiesz... Nie taka typowa właśnie bardzo dziewczęca i w ogóle, a trochę wręcz chłopczyca. I co cię zaintrygowało? A, to mnie zaintrygowało. Znaczy, chłopczycą nie byłaś, nie, to nie ten, ale troszeczkę, delikatnie, ale zadziorna taka byłaś. I to całkiem, może, całkiem bardzo. Może, całkiem że, bardzo. Może, całkiem... że dość pewna siebie. Fake it till you make it. A w tobie, wiesz co? Że byłeś taki bardzo, bardzo kulturalny, taki miły. Byłem. Nie, no nadal jesteś. Ale wtedy taki, wiesz, taki, no niby nie, ale tak, ja tutaj posiedzę, porozmawiam. I właśnie tak fajnie rozmawiałeś, tak ciągnąłeś tą rozmowę. No to było naprawdę takie... No powiem ci, że to było takie fajne. No, miłe. Jakie kraje najbardziej chcielibyście zwiedzić? Stany? A ty? Zgadzam się z przedmówczynią. Jakie zdanie najczęściej słyszysz od Marcina? Zaraz. Zaraz. No to słowa w sumie. Jakie zdanie najczęściej słyszę od Marcina? Bo patrzcie, że nagrywamy. Uważaj na siebie. 2 hours later. Uważaj na siebie, idę biegać czy coś. To najczęściej słyszę. Co zrobiliście ostatnio szalonego? Co zrobiliśmy ostatnio szalonego? Co zrobiliśmy szalonego? Coś szalonego zrobiliśmy ostatnio? Ostatnio właśnie nie! A, ostatnio to lataliśmy dronem w wietrze silnym wtedy w Walii. No to było. To było. To było. Byliśmy na krawędzi naszego szaleństwa. To było głupie. Co zrobiliście ostatnio szalonego, jeśli musiała tak poszukać. Kupiliśmy auto. No w sumie. To mogło być. Mogliśmy spożytkować inaczej te pieniądze, ale to jest inwestycja, moi drodzy. Tak. Gdybyście mieli wybrać psa, to jaką rasę? Labrador, Golden Retriever, Samojed albo tak niemiecki. Golden Retriever. Za co najbardziej cenisz Magdę? No to już mówiłem wiele razy. Mówiłem. No może powtórzę, że ja lubię to słuchać. Jak na jakichś testach psychologicznych, wiesz. No za twoją pracowitość, wytrwałość, zaangażowanie, poświęcenie, lojalność. No. Poświęcenie. Ulubiona bajka z dzieciństwa. Król Lew. I 101 Dalmatyńczyków. O, Dalmatyńczyk w sumie też. I Piękna i Bestia, wszystko Disneya. Piękna i Bestia, Król Lew, 101 Dalmatyńczyków, co tam jeszcze oglądałam. To są w sumie te trzy takie top of the top, a ty? Motomyszy. A, no tak. Batman i Beyblade. Pokémon? Nie, Pokémon to te dyski nie? były. A, to pamiętam. Ulubiony moment podczas waszego ślubu? Nic nie pamiętam. Ja pamiętam z filmu ten moment, kiedy było po przysiędze. Było po przysiędze i jest taki zoom na Marcina i my już siadamy, a Marcin tak... I to jest pokazane tak perfidnie na ciebie wtedy, jak ty tak odetchnąłeś. Nie, ja myślę, że po pierwszym ślubu, czy wesela, czy ogólnie. Ej, tak. Podczas waszego ślubu, ale możesz powiedzieć podczas wesela, to, wiem co chcesz powiedzieć. To po pierwszym tańcu. Kiedy mogłeś odetchnąć kiedy wtedy, bo to już, wtedy już miałem... To był twój ulubiony moment. Tak, to był po prostu taki, wiesz, ten cały stres ze mnie zszedł i już miałem, wiesz, co ma być, to będzie już dalej. No ja to już, nie, ogólnie już, to... Już chyba nic zepsuć nie mogę. Ja ogólnie uważam, że akurat jak zazwyczaj tak się dość stresuję, tak podczas naszego ślubu i wesela tak za bardzo się nie stresowałam. Ale byliśmy dość przygotowani i mieliśmy dużo osób, które nam pomogły. Pamiętasz dekoratorkę? Nie wiem, jak... No tak, tak, ale... Wiesz, i tam była cały czas, tam pani Maria była też, która tam ogarnęła trochę. Ale nasza dekoratorka była naprawdę... Jeżeli ktoś z Kujawsko-Pomorskiego jest, także możemy polecić. Tak, ona była genialna, ona była genialna po prostu. Dobra. Co Marcin robi, jak ty siedzisz i nagrywasz? Nie widać go na filmach. Panie Marcinie, co pan robi, kiedy... No ja mam swoje różne hobby, którym się wtedy poświęcam też. Magda ma swoje hobby,
którym jest YouTube, a ja mam swoje rzeczy, jakieś naprawiam czasami rzeczy. No, a niedługo też w ogóle Marcin się przeniesie gdzie indziej, więc zobaczycie, będzie miał przeprowadzkę chłopak. Ale nie, bo my kiedyś, tak z 8 lat temu, to jeszcze wracaliśmy z pracy i już nam się nic nie chciało i wtedy zalegaliśmy na tej kanapie. Był taki moment i to mnie tak frustrowało, a od pewnego czasu my wracamy z pracy i działamy. I tak się napędzamy cały czas i czuję się o wiele lepiej. Dobrze, teraz będzie bardzo długie pytanie. Dobra, krztuś to z siebie. Dobrze. Czekaj, muszę się... muszę zaciąć się. Muszę się przygotować. Z tego co pamiętam, mówiłaś, że razem pracujecie. Czy to nie jest dla was za dużo? Ja kocham swojego partnera bardzo mocno, ale nie wyobrażam sobie, aby z nim pracować i spędzać czas 24 godziny na dobę. Uważam to za niezdrowe. Fajnie, jak każdy ma coś swojego, jak na przykład praca i nie wałkuje się w domu o tym samym miejscu i tych samych ludziach. Dobrze jest przez kilka godzin siebie nie widzieć, pomimo tego, że uwielbiamy spędzać czas razem. Kropka. Co, ja znowu? Możesz zacząć. Może zacząć. Może ja mam zacząć. Po pierwsze, nie widzimy się 24 godziny na dobę. Nie widzimy się 24 godziny. Znaczy, no w sensie, no wiadomo, że nie widzimy się 24 godziny na dobę, ale nie spędzamy cały czas czasu razem, bo też mamy swoje, ty masz swojego YouTube'a, ja mam swoje rzeczy też, które... I nie wałkujemy rzeczy o pracy po pracy. A poza tym nie rozmawiamy o pracy po pracy, bo... Jak zamykamy drzwi od pracy... Tak wchodzimy do swojego świata. Tak, no dokładnie. Bo to było za dużo, nie? Ja takich rzeczy się nie robię. Ja na przykład nie lubię rozmawiać o innych ludziach. W sensie, nie wiem, po pracy. Nie masz czasu na to! Rozmawiam o ludziach, no ale mniejsza, no już to pomijam. Mhm. Dla mnie to nie jest, nie wiem, że to jest niezdrowe, no nie wiem, ja tak tego nie odbieram, bo to jest... Ja uważam, że są dwie grupy ludzi. Dla mnie to... Ja znowu czuł się źle. Znaczy nie tyle źle, co... Jeżeli nie mógłbym z Magdą spędzać... Przebywać w jednym pomieszczeniu, czy... 24 godziny na dobę, to wtedy bym uważał, że coś jest nie tak. I to też jest moja opinia tylko, ale ja tak uważam, że... Jeżeli nie jesteś w stanie z kimś spędzić długiego czasu jakby... cały czas non-stop ze sobą razem, no to chyba też jest coś nie tak, nie halo, no bo... Tylko, że my potrafimy i w tę stronę, i w tę stronę, że jak się nie widzimy, to też jest spoko i też nie ma problemu i też każdy się zajmuje, czym się zajmuje. No, tylko, że wtedy jak się widzimy, jak się z powrotem spotykamy, to wiesz, to znowu gadamy, nadajemy jak... No, to prawda. Po prostu nam się dobrze razem pracuje i uważamy, że jesteśmy całkiem dobrym teamem. I to nie tylko my tak uważamy. Tak w ogóle. Tak sobie skromnie sobie tak powiem. I my większego problemu z tym nie mamy. I nawet jeśli kiedyś może coś byśmy chcieli, to nie ma problemu, żebyśmy my mogli razem pracować. Tym bardziej, że mamy już doświadczenia w tym. I wiemy, kto jest w czym dobry, a kto ma gdzie jakieś słabe punkty. I my się dość dobrze uzupełniamy też. Tak no, uważam. Tak, więc właśnie... to jest też dobre doświadczenie na przyszłość. Właśnie, uzupełnianie się. No bo ja znam twoje słabe strony, a ty znasz moje. I akurat jakoś tak wyszło, że tak potrafimy to uzupełnić, no. Także, no ja się z tobą zgadzam. Co tam jeszcze było? Może zobaczyć. Ja sobie wypiję kawkę. Ja chyba się wypowiedziałeś. No, bo są dwa typy ludzi, słuchajcie, według mnie, z tego co ja widzę i obserwuję. Są takie pary, które potrafią ze sobą pracować i nie mają z tym żadnego problemu i tak dalej. Są takie pary, które po prostu, nie, jakoś im nie wychodzi to. No, znamy kilka osób. I ja pamiętam takich. Właśnie, jak kiedyś z taką dom rozmawiałam. Mhm. I ona mówiła, o Boże, ja nie wiem, jak ty możesz z Marcinem cały czas pracować, nie? Ja tak na nią popatrzyłam, ale dlaczego? Ja nie mam żadnego problemu, nie? I ona mówi, że ta, nie. I ona mówi, że ze swoim chłopakiem nie mogła. Ja jak najbardziej szanuję. Ale to nie znaczy, że ja tak będę robić. No właśnie, każdy, to też jest takie nie, domku, wiesz, no uważam, to nie jest Nie szufladkujmy ludzi. No, słaby, ale wiesz. Dobrze, to było, jedziemy dalej teraz z pytania z YouTube'a. Co wam się w sobie wzajemnie bardzo podoba i zachwyca?
Czy macie czas tylko dla siebie? Co wtedy robicie? Co Marcin trenuje? Czy ćwiczy? Na pierwsze pytanie to odpowiadaliśmy. Aż tak widać, że trenuje. Ja bardzo lubię w Marcinie to, że jest lojalny, jest szczery i odpowiedzialny. Jest bardzo, bardzo odpowiedzialny i bardzo empatyczny. Co mnie czasami denerwuje, ale dzięki temu ja również mogłam się tego nauczyć i stałam się w ciągu kilku ostatnich lat bardzo empatyczną osobą. Czy macie czas tylko dla siebie? Co wtedy robicie? Pozwolę ci się wypowiedzieć, bo ja też zawsze odpowiadam na pytanie. Co ja wtedy robię? No, majsterkujesz, ja bym powiedziała. Tak, no, majsterkuję. Lubię zajmować się elektroniką. I oczywiście, że mamy czas tylko dla siebie, to nie jest tak, że spędzamy cały czas. Jak widzicie w sumie we vlogach, bo było pytanie, że ciebie nie ma. Kiedyś zakładałem słuchawki, grałem w CS. Zawsze mówię, że kupię sobie Simsy, ale nigdy ich nie kupiłam, bo wiem, żebym przepadła, a tego nie chcemy. No, także ja mam swojego YouTube'a, Marcin ma swoje inne hobby. I tak to się kręci. Czy coś trenujesz? Granie mi na nerwach? Aktualnie nie. Aktualnie nie, ale... Ale może. Wrócisz, nie? Może. Czy zamierzacie urządzić dalszą część ogródka za tarasem, bo tam taka dzika zieleń zorganizowana. Pozdrawiam. Moi drodzy, dzieje się. Dlatego, że mamy tyle zajęć tak. I tyle innych obowiązków i tyle innych... spraw na głowie. Tak, dziękuję. To czasu nam troszeczkę trochę brakuje, ale dzięki temu, że pogoda się ostatnio poprawia. Tak, to Marcin dał radę troszeczkę ogarnąć. Przesunąć się dalej. Nie, i tak jest lepiej tak, niż tam będzie równa trawa i... Po prostu potrzebujemy zielonej trawy. Tak, zielona trawa i moje... I twój cave. Mój man cave. Dobra. Czy wahaliście się nad kupnem domu w UK? Czy była to z różnych względów trudna, stresująca decyzja, a może wręcz przeciwnie? Co was przekonało? Jak teraz z perspektywy oceniacie wynajem versus własność? Pozdrawiamy z Belfastu. Również pozdrawiamy. No, z Belfastu. Z Belfastu? No, fajnie. Też bym chciał do Belfastu jechać. Gdzie ty byś nie chciał? Tylko się tam, z tego co słyszałem, się tam... Wiesz, ciągle jest tam podobno hotel, który już kilkanaście razy... W którym kilkanaście razy już bomba była podkładana. No co ty? To nie jest śmieszne, nie? Ale wiesz, jak tak sobie usłyszysz, że jest jeden hotel, w którym kilkanaście razy podkładali bombę, to tak już... Aż to wiesz. Ale to naprawdę podkładali, czy po prostu był fałszywy alarm? No nie, no zapytaj Marka. Zapytaj Marka. Bo Mark wie. No mówi mi, no. Czy wahaliście się albo nad Steve'a kupnem... Albo zapytaj, bo Steve tam... To się zapytam. Czy wahaliście się nad kupnem domu w UK? Tak, do momentu, kiedy nie znaleźliśmy naszego domu. Ja bym tak powiedziała. A jak znaleźliśmy nasz dom, to się baliśmy, że go nie kupimy, bo ktoś nas wyprzedzi. Tak to wyglądało. Marcin lubi się targować. No, i troszeczkę przegiął. Czy była to z różnych względów trudna, stresująca decyzja, a może wręcz przeciwnie? Samo kupno domu nie, ale ta cała akceptacja i to, aby ten dom był nasz, to było bardzo stresujące. Ta cała papierologia. Znaczy, to wszystko. To nie było też tak. Nie wiadomo, ile tej papierologii, bo tak naprawdę wszystko solicitorzy robili. Ale nasi byli strasznie słabi. No, bardzo powolni. Właśnie. Nie bierzcie, jak chcecie kupować dom, nie bierzcie solicitorów z internetu. No. Idźcie normalnie, do troszeczkę warto zapłacić 200 funtów więcej, ale. Mieć kogoś ogarniętego. Tak, ale mieć wszyscy, tak, kogoś, do kogo można w każdej chwili podjechać i tak dalej. Mhm. Co was przekonało? Wyspa. Ale do kupna domu? Nie, tak poważnie. To, że mieliśmy już w sumie dość troszkę życia na wynajmie. I tam ten dom, to mieszkanie. Trochę więcej przestrzeni. I ogród, i taras, i żeby tak wokół tych ludzi aż tylu nie było. Bo zrobiło się tak głośno. Aha. I tak nieprzyjemnie w sumie. Tam, gdzie mieszkaliśmy. Jak teraz z perspektywy oceniacie wynajem versus własność? No swoje to swoje, słuchajcie. No może się swoje to swoje. No to już płacicie do swojej skarbonki. A wynajem to jednak wynajem. Chociaż jeśli nie jest się do końca pewnym, czy chce się zostać, czy się nie będzie przeprowadzać, czy coś się nie, czy coś nie ulegnie zmianie w ciągu roku, dwóch. Tak, ale właśnie w takim przedziale czasowym, bo jeżeli
5 lat, to już warto kupić swój dom, bo nie straci się na tym. No, a to jednak idzie wtedy. No chyba, że jakiś nie wiadomo jaki, no nawet jak remont jakiś duży się zrobi, jak się taniej kupi. I tak mieliśmy na początku, ja się zastanawiałem na tym, żeby kupić po prostu jakąś ruderę do remontu, pamiętasz? Pamiętam. I pamiętam, jak weszliśmy do jednej, ja po prostu stamtąd miałam ochotę po 5 sekundach wyjść. I od tamtego momentu nie oglądaliśmy niczego, a potem jak mi pokazałeś zdjęcia naszego domu i powiedziałeś, że to w Anglii, to ja ci nie uwierzyłam, że to jest w Anglii. Okazało się, że to było w Anglii. Wtedy mi się zachciało tego domu. Najlepsze, że to wcale nie tak daleko od tego miejsca, gdzie mieszkaliśmy, więc przeprowadzka była. Ale okolica, ale jest lepsza. Okolica, zdecydowanie, a niby, tak wiesz, niedaleko. Dobra, krótkie pytanie, szybkie odpowiedzi. Kawa czy herbata? Kawa. Kawa, kawa, zawsze kawa. Twój favorite color? Czarny. Czarny? Ja bym chciała powiedzieć, ale tak naprawdę nie mam. Zależy od mojego nastroju. Twoje ulubione miasto, kraj? Włochy. Miasto? Werona. Pewnie Werona. Werona. Lato czy zima? Poczekaj. 3, 2, 1. Lato. Zima tylko w grudniu. Zima tylko przez mróz. Jak jest mróz i śnieg. To... Tak. Znaczy mróz. Jak jest mróz, to zima może być. No. Jak to się stało, że znaleźliście się w UK? I czy i kiedy zamierzacie wrócić do Polski? To pytanie to się powtarza. Jak to się... W sumie dawno już nie mówiliśmy, jak to się stało, że znaleźliśmy się w UK. Przeze mnie. Przeze mnie tak naprawdę. Mhm. Bo ja studiowałam filologię angielską i stwierdziłam, że jaki filolog? Co to jest za filolog, który nigdy... To było moje zdanie. To ja zawsze... Ja też tak zawsze powtarzałam. Co to jest za filolog, który nigdy nie mieszkał za granicą, kiedy nigdy nie mieszkał w Anglii? Co to jest za filolog w ogóle? Mhm. Także no, mieliśmy przyjechać na 3 miesiące tak, i na 3 miesiące w tym roku... Z twoją znajomą. Tak. I z jej chłopakiem. Tak. I minęło nam 10 lat, słuchajcie. Ściskam cię krótko, również ściskamy. I czy kiedy zamierzacie wrócić do Polski? Już tyle razy na to odpowiadaliśmy. Ostatnio nam chodzą... Ja nie wiem, co jutro się wydarzy. Ostatnio Włochy nam chodzą po głowie, nie? Tak, no. Na starość. Co dalej macie w planach? To jest ostatnie pytanie. I tutaj się zapytałam, o co chodzi dokładnie o tym pytaniu, w tym pytaniu, ale już... dziewczyna mi nie odpisała, więc nie wiem. Co macie dalej w planach? Co mam dalej w planach? Co mamy dalej w planach? Na emeryturę przeprowadzić się do Toskanii. Bardzo mi się podobają te plany. Zwiedzić Stany wzdłuż i w ses. Wzdłuż i w ses. Wzdłuż i w ses. Dobrze. Pić dużo kawy? No, ja bym tylko wszerz ten. Starczy, nie? Pić dużo kawy. Pić dużo kawy i być szczęśliwym. Dziękuję. Mniej pracować, więcej. Cieszyć się życiem. Cieszyć się życiem. Być tu i teraz. Tego wam i nam życzymy. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Podobało ci się Q&A? Sporo fajnych pytań, co? Mhm. Bardzo dziękujemy za każde jedno pytanie. To jest ciekawe, że już tak sobie czasami myślę, no jakie jeszcze można pytanie zadać? No nie, też mnie to zastanawia. I tak właśnie jak takie okienko robię, to mówię, kurczę, czy ktoś w ogóle zazwyczaj, coś napisze? Zazwyczaj jedno, góra, dwa pytania się powtarzają, a z tym powrotem zawsze się powtarza. Mhm. Nie było pytania, gdzie pracujemy? I to chyba wszystko. Nie, no bo jakbyśmy, wiesz, nie możemy powiedzieć tego, bo jakbyśmy powiedzieli, to byśmy musieli, wiecie co... Dobrze, mam nadzieję, że wam się podobało, że lubicie nasz duet. Jeśli tak i chcecie kolejne Q&A w nasze wykonanie, to zostawcie koniecznie kciuka w górę, dajcie znać co wy myślicie, jeśli chodzi o związki i pracę ze sobą, bo ale wiesz co, fajnie wyglądasz w tej kurce. Wiem, ona jest fajna, bo specjalnie jej nie zdjęłam. Jak jakiś, wiesz, jakiś teraz naprawdę wyglądasz jak jakiś, kurczę, detektyw albo badass. No i dajcie znać, czy wy moglibyście pracować ze swoją drugą połówką, czy nie. Jakiego jesteście zdania? Chętnie poznam wasze opinie. My się żegnamy, dopijamy kawkę i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale. Dziękuję za twój udział. Jak zawsze do usług. Bardzo mi się podobało. Mi też. Tobie też, cieszę się. No, to na razie. Pa!